dziękczynienie w Bazylice Metropolitalnej na zakończenie roku. Wieczorem 31 grudnia pod koniec 2023 roku mszy świętej dziękczynnej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki razem z biskupem seniorem Marianem Buczkiem, a kazanie wygłosił proboszcz katedry ksiądz prałat Jan Nikel, który podsumował pracę duszpasterską parafii i podziękował księżom, siostrom oraz całej parafii i wolontariuszom za ich posługę. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki złożył wszystkim obecnym życzenia obfitych Bożych łask w nadchodzącym 2024 roku. Nie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Wyszliśmy z ręki Pana Boga i do Niego zdążamy każdego dnia naszego życia.